Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15. Witamy na Od Zera do Farmera. Jest ze mną Boluś. Cześć, witajcie. I Brączuś. Siemanko. Boluś biega po sklepie, szuka szczęścia. A Brączuś ciężko już pracuje w polu, kopie ziemniaczki. On szuka nowego nabytku tutaj, ale ten nowy nabytek dopiero będzie za chwil kilka. Jesteśmy właśnie przed sklepem i no, jestem wręcz szczęśliwy, że akurat na mój odcinek trafiło, że kupię ten cudowny John Deerek. No, akurat centralnie przed targami w Ostródzie możemy kupić takiego John Deerek. Liczę, że będzie taki sam i będziemy mogli sobie zdjęcie zrobić z nim. Dobra. Właśnie na Ostródzie. Więc to jest takie nasze zadanie. Mamy 244 tysiące, a podstawa kosztuje niby 238, ale te ustawienia kół i tak dalej może troszeczkę pieniążków zabrać, nie wiem ile. Oczywiście na sam początek wezmę chyba szerokie z obciążnikami, bo jeżeli są zwykłe szerokie, no to... Najlepiej, bo obciążniki fajnie dają jednak z tyłu, bo tak to zbyt takie dziwne moim zdaniem są, a jednak te obciążniczki żółte naprawdę super pasują. Jeżeli chodzi o konfigurację silnika, postanowiliśmy, że zostawiamy podstawową, czyli 269 koni. Całą resztę tam będziemy na 290, czy nawet już na 305. Mi się zdaje, że tutaj na 305 od razu pójdziemy. Tak. Gdy zarobimy jakieś 18 tysięcy na luzie. Jeżeli chodzi o koła, zostawiamy te same, bo tutaj może, że Michelinki. Kurczę. Bo my mamy wszystkie tak ogólnie. To my mamy treleborgi, to może... No bo w tamtych naszych czajnikach nie dało się zmienić, tylko się dało się zmienić nawet takie dziwne koła. No. Ty to może weźmiemy Micheliny. Może ja nie to biorę, to jeżeli mówisz, że są ładne... Można przecież zmodyfikować później. Mhm. No jak na Michelinki, to Michelinki. I jak? A, standardowe mi zmieniło. No właśnie, tak mówię coś... Ale dobra, proszę bardzo. Ja pojadę z mlekiem chyba. Ale proszę bardzo. Micheliny tylko są jako szerokie opony. No to weź standardowe, no to weź i szerokie, co nie? No to weź szerokie. No dobra, to weźmiemy szerokie bez obciążników i mi się linki będzie coś nowego. 241 tysięcy. No dobrze, tutaj pojadę. Wiedziesz? Jo, bierz się tam za robotę jakąś. Jadę z Nike'em wtedy. Mamy 3000. O Jezus, a Maria, kurwa, myślałem, że mnie wywaliło. A ja. Mój ja Jezu, pierdyka, jak on pięknie wygląda. Ale to... Dawaj, kurwa, gdzie go zobaczysz. Dawaj. Dobra, tepajcie się szybko, jeden i drugi. Raz, dwa, trzy, jeden za drugim. Ja pierdolę. Fajnie te Michelinki, nie no, my Michelinki petardy. Ja bym nie zmieniał, całkiem inaczej kurwa wygląda. Ej, widzieliście tą naklejkę z tyłu na szybie? John Deere, no, to już widziałem. A nie, sorry, czekaj, to chyba nie jest naklejka, to jest ta. Albo przeciwsłoneczna jest, no. Jak w środku widać coś? Jo, to jest ta naklejka przeciwsłoneczna, bo jest z tyłu. A ty nie wziąłeś obciążników z tyłu na koła? Nie, bo Michelinka nie ma. Nie, moim zdaniem fajnie wygląda bez obciążników. Dobrze. No, jeżeli chodzi, no Michelinki fajne, bo one są takie dość czyste. Ej, to jest weź, mamy pieniądze, kup do niego taki konkretny obciążnik na przód. Ale ten największy. O, czekaj, John Deere obciążniki są. Największy. No ja na pewno. Największy jest. Obciążniki John Deere. Fender jest. 1800. Jest John Deere, no co ty? Jest, 1600. 1600. Tak, tego będzie. 1800 za 1600. Dobra, ja z Nike'em, port południowo-wschodni. Ale to będzie wyglądać. No przekozak zestaw. Zestaw marzeń. Ale oby tylko dawał radę, oby pięknie pokazywał się tutaj nam na tej naszej cudownej serii. Jednak dedykowany obciążnik to wygląda wyśmienicie. Dobra, siadamy do środka i jedziemy. Ale on cichutko chodzi. Wyciszenie w kabinie to ma bardzo fajne. Dobrze. Ale już się nie mogę naczekać mojego odcinka, a to jeszcze kurde bolka odcinek dopiero i potem jeszcze dwa odcinki mordo, żebyś się pobawił. Ja daleko się nim nawet nie przejechałem, z VMAXa mu nie sprawdziłem. A pierdolę, nie będę nim jeździł. Czemu? Dopóki teraz przez bolka odcinek nie będę nim jeździł. A dopiero na swoim odcinku pojeździsz? Tak, dobrze, dopiero na swoim odcinku. Trzymaj się za słowo. A ja od razu sprawdzam Horszyka, bo chciałbym tu skończyć siewy na tym polu. No, Adam, nie patrz w sklepu jak coś. Czemu? Nie, patrz. Szkoda. Bo Bolek jedzie z mlekiem. Ale akurat, nie musisz mówić, bo akurat, wiesz, miałem prosto kamerę, więc nie mogłem nic innego zrobić, bo jechałem w tą stronę. Cześć mordo, widzę cię po lewej. Siema. Spokojnie. Mahindra to jest... I love you, Mahindra.
To jest wariat. Dobra, sprawdzamy. Jedziemy John Deere'em. A czym jest gos? Ogólnie ktoś będzie musiał mi odwozić, bo ja to nie pójdzie. Ja będę się odwozić, dlatego jadę teraz, póki tak ty pojechać wysypać. Bo ta robota nie pójdzie, nie? Jak tak, to ja wiem. Bo ja troszeczkę teraz pokopałem i były tam pełne zestawy, ale już nie zdążyłem wybierz. Ty wiesz jak... Czekaj, ja tam chcę ci przerwać. Wiesz, jak będziemy chyba robić? Bo siedzimy z jedną szczepą. Czemu? Żebym cały czas mógł kopać. Ale ty, ja chociaż, się wyrabiam. A nie, ty się wyrabiasz, dobra. Ja się wyrabiam. Nie, żeby... Kurde, to jest właśnie lipa, że nie możemy na tą joskinkę zsypać, no, nie? No bo to jest jednak ogólnie przydałaby się nam taka niska przyczepa, ale nie ma takich niskich przyczep chyba tutaj do farminga teraz. Ciężko znaleźć. Nie, też są te dwuosiówki, chyba Strotmanki albo Zasława. Ale akurat w transporcie to one są dość niskie, ale jakie ty masz przyczepy na swojej serii? Co? Jakie ty masz przyczepy na swojej serii? Figielka. One są z oryginalnej strony. Ludzie napisali, żebyśmy te wymienili na tamte, co ty masz. Nie, ja bym ich... Te bym ogólnie zostały, tylko jeszcze jedne dokupić. Nie wiem czemu, ale ten zestaw tak zarobiście wygląda, że te przyczepy nam się kiedyś przydadzą. Nawet jak teraz byśmy robili akcję ziemniaki i zobacz, musimy używać niskich przyczep, nie? To fajnie dwa zestawy by były. I najlepsze jest to, że ty tam chyba w dzisiejszym odcinku jeszcze szczipujesz ten... No jeżeli jeszcze raz... Szczerze? To tak. Chciałbym to nawet zrobić. Jeżeli byłaby taka możliwość do tych 300 dwóch koni, jak idzie z silnikiem teraz, a jak później. Teraz jeszcze to minimalnie 7 na godzinę pod górę. Ja sobie ten pasek zostawię tutaj obok i będę chciał przejechać go potem jeszcze raz na zcipowanym, na tych 300 koniach, czy to coś dało, czy nie. Ile ty potrzebujesz na cipa? Chyba 20 tysięcy. No to będziesz miał. Daj mi jeszcze 10 tak, nie wiem, czy ja mam takie po prostu wrażenie, albo tak jest, że jest bardzo cichy ten John Deere. On ani nie ma głośnego tego wydechu, tak? Nie słychać tego silnika, tak, tylko takie. No bo one mają. Ja mam pytanie ogólnie, ile powinny kosztować ziemniaki? Ponad 700 nawet dzisiaj ktoś. Boże, serio? No. Że miał za 731 chyba. No tak, dobra, bo 500 widzę. Bo... Nie, także 600 coś będzie na pewno, bo ja widziałem ostatnio 600 coś było, także byłem w szoku, bo oni poprawiające ceny poprawili, bo zawsze ziemniaki były prawie na równi z burakami. Około 650 możemy już wtedy marzyć dalej, co nie? Wyżej. A ziemniaki ogólnie powinny być droższe, czy tańsze od buraków? Generalnie, szczerze, nie wiem jak to jest w życiu realnym. Wydaje, że tańsze. Ja nigdy nie sprzedawałem ziemniaków, zawsze do piwnicy rzucałem. Nie, właśnie mi się wydaje, że droższe. A jak skupne też nie. Nie wiem. Nie, możemy gdybać, ale żaden z nas nie sprzedawał, co nie? Chociaż jak ty, Bolek, ty kiedyś z burakami chyba wieś, tak? W realu. Dobrze czaję? Albo nas wywaliło, albo... A co się stało się? Nie, w internecie chodzi, tak? Halo, dzień dobry, jak masz na imię? Connection lost. Halo, dzień dobry, jak masz na imię? TESa wywaliło i jesteśmy na serwerze normalnie. Tak właśnie, bo się rozglądam, wszyscy pracują ciężko, a nie, bo patrzę, internecik u mnie jest. Patrzę, a Dawid tylko na TESie, ja mówię, kurde. No to dobra, to wszystko jasne. Co słyszałeś ostatnio, Bolek, jak mówiłem do ciebie? Chyba nic. Czekaj. Nie wiem co, o czym gadaliśmy. Gadaliśmy na temat buraka ziemniaka. Nie miałem styczność z burakami, ale nigdy nie widzieli, nie wiem jak to jest z ziemniakami, więc ciężko mi nawet tak porównać teraz, więc jeżeli ktoś wie, to napiszcie w komentarzach. Żebyśmy jakieś małe. Powiem szczerze, że w tym miejscu nawet ten John Deere pod górę, tutaj na samej górze, to umie ci nawet 5-6 na godzinę, co nie? Więc coś inaczej też... No nie, dlatego zostawiam tam to miejsce, bo tam to jest ta sama górka. Bo wiadomo, w każdym innym miejscu jest inna górka, dlatego nie sprawdzę sobie tego. A tam będę wiedział, czy mi da, no nie wiem, jedną godzinę więcej na, czy dwie, nie wiem, jak to będzie w prędkości, zobaczmy. Też inaczej ceny ziemniaków są, jak ktoś ma no, już na dużą skalę i ma zakontraktowane, nie? No. To też inaczej, inne są na pewno ceny, tak samo buraki kontraktuje wcześniej, nie? Więc... To nie, no peka ogólnie, bo wziąłem tym kombajnem 4 rzędy ziemniaków. A ty Bolek, to mleko jeszcze sprzedajesz? Czy ty tak, jadę, bo miałem dachowanie małe, ale już ja tak, wyprostowałem. Tak z ciekawości chciałem się zapytać. Jestem w połowie drogi. Mówiłeś, że będę miał pieniądze, a... Tak, będzie 5 minut. Aha. Nie ma problemu. To ja sobie jeszcze przejadę tutaj. I zaraz jadę ci pomagać kopać. Tym. No ja będę pojrzał wtedy. Myślałem, że ręcznie chaczką. Fajnie, szkoda, że nie mam motyki. Możemy wysypać w trakcie. No, to jest min minus. Nie, trochę tak jak właśnie przyglądałem się przed odcinkiem,
właśnie tymi ziemniakami, to tak trochę słabo, bo ani nie można wysoko podnieść. Jeśli chodzi ani... o mały, jeśli ma mały no, kombajn. Co, ja jestem ciekawy ogólnie, jak sprawa wygląda z tym Grimmem, nie? Czy jest lepiej? Zaraz zobaczę sobie, bo wstępy też będzie widać, czy on ma ten kosz, czy nie. Jeżeli nie ma kosza, to on sięgnie. Chyba nie ma, coś czuję. Ja mam malutkie rzeczy. Mi się wydaje, bo nigdy nie widziałem przy Grimmie takiego czegoś, więc... A przy ropie widziałeś? Przy ropie... Bo ja też nie, tylko pierwszy raz w tym fazie widziałem, to nie? O Jezu. O kosz. Nie wiem, czy mówiłem na początku odcinka, ale jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, zaraz znów będzie krótszy. Ale tylko 5 minut, więc się nie przejmujcie. Wszystko, co będę miał zrobić, zrobię. Najważniejsze, że kupiłem John Deere. To chyba dla każdego. Tak, możemy kończyć odcinek. No, szczerze tak, no 5 minut odcinka mogą być kupiony, odstawiony. Nie, musimy go najpierw przetestować. No i zobaczymy te pierwsze 300 koni na naszej farmie. Czy nam coś da, czy nie da. Bo na razie to tak idziesz, a jakbyś chciał, a nie. Tak, Machina też chciała, jakby nie mogła wyciągnąć tego beczki i zrobu. Najśmieszniejsze jest to, że tak, John Deere ma takie wyciszenie, że w środku prawie nic nie słychać. Na zewnątrz muszę być bardzo blisko John Deere'a, bo czym dalej, to już w ogóle go nie słyszę, co nie? No to bardzo cichy wydaje, ciągnik nam się wydaje, że tam jest wprowadzony silnik elektryczny. Bardzo możliwe. W ogóle John Deere wypuścił ciągnik, nie? Znaczy wypuścił, no, prototyp na razie z silnikiem elektrycznym. Serio? Na baterię. Wow. Tylko bierzesz takie nowinki złapał? Dzisiaj był u nas znajomy właśnie w garażu i mówił. To ładnie. Pewnie już kupuje. Tak, nie. Jest. Ale gościu ma dwa John Deere, ten co był akurat u nas. No to na pewno się trzyma w tych sprawach, wiem. Więc to jest pewne. Z góry wiadomo już skąd wie, nie? No to ja. No to długo jeszcze? Nie uratuje. Dobra, to zostaw to na razie. Nie. A co ty żeś tam? No zostaw się. No wpadł do rowu, kurwa, beczką, machidrą się rozpędził i... O. A ja zaraz pełen zestaw mam, nie ma kto zwozić. A to ja cię odwodzę, mordo. Już na pewno. Nie, dobra, nie musisz. Czekaj, bo kurwa... A jakby ja cię chętnie odwiozę, co za problem? Czy to też jaka robota? Jeżeli jest pełny zestaw, to ja już mogę jechać. Bo i tak tu już potrzebuję kasy, żeby szcipować go i dopiero... Nie będzie pełny, ale prawie, więc możesz jechać. No dobra, to ja już się przerzucę, no bo niech ogarnie już ten hajs, niech spróbuje tam wykaraskać się. Dobra. Nie wiem, czy kurwa nie muszę przyjechać walką, bo... Okay, powiedz no ale po co ci ta beczka teraz potrzebna? Da się, że nie. A, bo mi jest sprzedać na wschodni, co nie? Silos? To było sypane wszystko? Nie, tam, do góry to jest. Wschodni silos kolejowy, tak, dobrze. No to dobrze, no to mówię. Nie, bo mi się sportem pomyliło. Dobrze, no to na wschodni wszystko, dobra. Jakim sportem? To nie jest... Sport południowo-wschodni. A myślałem, że jakiś sport, nie wiem, piłka nożna albo coś. Dobra, jadę tędy. Trzeba zapitalać. Nie wiem, w środku? Nie podpiłem. Musisz zapitalać, bo ja kopię po trzy rzędy, więc... Wiem, jak ja kopałem, tu to wychodzi jedno okrążenie i jest pełny zbiornik. Nie wiem, też tak masz? Jak kopiesz? Bo jak ja wcześniej kopałem, to całe okrążenie i miałem pełny zbiornik. Nie zwróciłem uwagi. Bo jak sobie ustawiłem fenda, jak przyjechałem, ustawiłem sobie tam fenda na poprzeczniaku, wysypałem pełny i zrobiłem okrążenie i pełny był centralnie w tym samym miejscu. Więc wow, mówię, fajnie. Fajnie sypie. Czyżbyś wykaraskał się, mordo? Nie, tu bez Waltry chyba nie da rady. Czy jak ty żeś tam się wjebał, że ty nie możesz jeść? Bo Waldre ten Machindra jest za lekka i nie może wyciągnąć się z drzewa. Aaaa, no, o to chodzi. Na drzewo się napię. No to nie ciekawe wypadki tutaj. Oj. Machindra na dwóch kołach i nie, bo mógłbym ci powiedzieć, weź John Deere'a, bo jest najbliżej. O ty, może zdążę. To dawaj, bo ja zanim wiesz, pojadę, znaczy zawiozę, przyjadę, to trochę minie. To jest szansa, że tego John Deere'a ogarniesz. Już jadę. I odstaw John Deere'a potem na sklep, co nie? Czemu na sklep? Bo chcę go szcipować, no bo jak już sprzeda, no to będę miał hajs. Aha. I go szcipuję do... O kurwa, serio on cichutko chodzi. No. Krótko. Nie, pierwszy raz z tym John Deere'em w ogóle w tym farmingu jeżdżę, chociaż tyle ale łatwy. Minęło czasu, a naprawdę... Nie wszystkie maszyny w ogóle jeszcze. Wreszcie oczekiwany ciągnik chyba najbardziej. No, wreszcie John Deere, bo to jednak o to chodzi. Ja w połowie maszyn w ogóle jeszcze nie siedziałem, w połowie maszyn przecież nie jeździłem. Ja w tych małych to siedziałem we wszystkich. W średnich chyba w połowie, a w dużych to jest dopiero pierwszy ciągnik chyba z dużych, który siedzę. Małe też już mam ogarnięte, więc... Bo małe na przeważnie na każdej serii są przydatne, co nie? A jednak cała reszta... Boże, się przestraszę, na ten jechał pociągiem tutaj. Świr paleta.
Wysypujemy? Nie, wiesz co? Lecimy. Aha, bo ty się. Ja myślałem, że ty się mnie pytasz, czy wysypujemy teraz. Nie, wysypujemy jeszcze. Bo dopiero wysypujemy na pociągi. I to bardzo mocno tutaj wysypałem. Ja już wracam do ciebie. Ile tam masz? 6800. To powinienem się wyrobić. 9. Powinienem. Ja tego krzaka 2 tony były. O, skubaniec. Jak można? Tak. Jak biorę po 3 rzędy, to szybko się napełnia. Ale nie wszędzie. Jak mówiłeś chyba w poprzednim odcinku, że w jedną stronę jak jedziesz, bierze się 3, a z drugiej 2. I to też tak dziwacznie. Jak jedziesz idealnie kołem koło rządka pierwszego, to bierzesz 3 zawsze. No ale to też trzeba tak jechać, a przecież pokopane jest też nierówno. No to też trzeba jednak kręcić się. 300 koni chyba nie da rady wyciągnąć, kurwa. No nie gadaj. Masz kop. Daj, ja to spróbuję. Czekaj. Mordo, daj mi. Jest. O. Zaraz sama się odpankuje, kurwa. A gdzie ty, kurwa, chciałeś wjechać tu w ogóle? Tu. O, masakra się boję, biedny John Deere dopiero kupiony, już masakrowany. Dobra, Mahindra. To... Bardziej tam będzie. Jedź najpierw Adamowi John Deere'a zawieźć, a nie ty Mahindru się bawisz teraz. Czekaj. Okej, już go. Ja on tak nic nie zrobi, bo ten, to se pojedzie tak to. Bo se pojadę. Nie, zostaw go na poboczu, ja sobie go zjadę tak to. Ważne, żebyś sprzedał, żebym miał pieniążki, co nie? To jakie boli, tak kurwa, nie możesz poradzić. Muszę i tak wziąć i John Deere'em to wypchnąć. Boże, na asfalt. Co nigdy za... takiego jeszcze wypadku nie... Dobrze, to nie ma. Przecież ty chyba, nie wiem, z 10 minut się już męczysz, ty. Tak, jeden człowiek. Nawet nie wiem, ty. No, tak to jest. Jak tam u ciebie? Będziemy sypać. Dobrze, a i tak biegu nie można. Nie wiem, czy ja się pytam. Adam się nie wyrobił. Kurde, zabrakło. Nie mógł krócić. Ja tutaj króciłem. No, nie mogę. Cygnij ją, a nie ty cofasz. Cicho. Nie, no nie mogę podkrucować, ja się proszę. To przewróć ten śmietnik. Cyk. Dobra, to ty sobie wysypuj, a ja biegnę dalej. Biegnę dalej zobaczyć, co tam się dzieje. Czy już mogę dobiec, czy nie? Mordeczko, daj jeszcze sekundkę. To mam iść wolno. Jest, dobra. Dobra, to wyjedź mu tym John Deere'em. Wyjedź mnie tym. To dlatego ja biegnę, dam ci jeszcze chwilę czasu. To wariacie, możesz ten, przesiadać się w tego. To John Deere, to sobie w Mahindra możesz się przesiąść. Nie, dziękuję. A gdzie jest? Ja pierdykam. Już masz pieniążki jak coś. Możesz ty mój... Aha, bo ty tu żeś pewnie spadł, tak? Nie. Trzeba na skróty sobie zjechać koło śmietników. Dobra, odczepię ją i ja John Deere miał już biorę na Mahindra. Czajłeś, jeszcze nie wylał do końca. Już się wylało. 13. Dobra. 26, więc ja tu liczę, że tędy przejadę, bo tu jakieś nie wiadomo. Tak, zawsze tędy się jeździło. Nie wyjeżdżałem tędy chyba. Zawsze zawracałem. Tu jest wyjazd, dobra. Nie, szczerze, że chodzi o ten port, to rzadko bywam tutaj. Ja tu najczęściej, nie wiem czy nie najczęściej. Najczęściej nie, ja najczęściej jestem na porcie tym na skos wyżej. Ja tutaj naprawdę bardzo często. Na drugiej stronie tam bywam bardzo. Przecież ja miałem tak, że w 2 odcinkach byłem tam 4 razy chyba, co nie? Więc tym bardziej tam ogarniam, bo już tam leci Mahindron za nami. Jest naprawdę mega cichy, ale no to jak on wygląda, to... To jest coś pięknego. Można jak najbardziej. No i to na grzyby bym takim pojechał. Takie, co ja mam do roboty? Bo widzę, że tam ta stoi, więc ja też jakieś może siewy, czy coś się podepnę. No. Śmiałeś wozić ziemniaki. Ty będziesz woził tylko ziemniaki na razie i... No nie wiem, czy jest potrzebne. Ale to i tak ja mogę sobie ten, bo w czasie, gdzie ja będę czekał, to ja sobie będę coś już robił, żeby nie stać. Możesz zobaczyć te... konie. Konie. Ja tam ostatnio sypał do nich, więc... Ale ty masz tam dolać im wody, więc jak jedziesz z beczką, to od razu wodę zatankuj. Dobrze. Mordeszko. Widzisz, dobrze mi się przypomniało, bo tam chyba wody nie mają. Susza. Dobra, a my podjeżdżamy tutaj i będziemy próbować coś... Już! Pierwszy raz na warsztatach robimy ustaw. Mamy 26 tysięcy i na 332 konie nam brakuje. Brakuje nam 5 tysięcy. Ale weźmiemy 305, bo jest za 18 tysięcy, więc nam brakowało 2 tysięcy. Dobrze czaiłem. Możemy wziąć w leasing. Koszty wstępne leasingu 918. Ale oczywiście tylko można ustawić. Nic innego. 305 koni, czyli pierwsza 300. Tutaj u nas na farmie. No i zobaczymy, jak on sobie teraz prowadzi. Nie wiem czemu, ale jakoś tak. Chyba pojadę tak, mu się chyba ciężko coś odpaliło, ale chyba nie zrobił się głośniejszy.
Bo to... A przecież my mamy swoje jezioro, zapomniałem. No właśnie, nie wiem, Mordo, co to się... Kurwa, bo ja tu pod tą górę spustowałem. O Boże, serio, Mordo, to ma Hydrę zajeździć, ty. Ej, ona nie ma żadnych tam zmiennych koni, więc tam jej nie szczypujemy Mahindrę. Więc uważaj, jak zajeździsz ją, to już jest koniec. No chyba jeszcze raz potrzebuję Jondira. Nie. Mam nadzieję, że tylko beczki nie utopię. Mordo, zawsze możesz wziąć sobie, nie wiem, Fenda. Nie, ja już jadę mocno chyba. Mocno chyba jedzie. Mocno to ja jestem teraz bardzo ciekawy. Czy coś, też chipowanie 30 paru koni więcej, 36 chyba koni, jeżeli dobrze liczę. Czy to coś dało? Jeżeli dało, no to jestem mega zadowolony. Jeżeli nie, to jestem mniej zadowolony. Pewnie będzie 8 na godzinę jechał pod górę. No zobaczymy. Ten Bronek jedzie 13. Dzisiaj. Na razie jedzie 13. Co? Mógłbyś. I czekamy, co będzie dalej. 11. Skąd wiesz, że jadę 11? Pokazuje nam w tym pogodzie. A co teraz nam pokazuje w pogodzie? 8. 9. Nie, 10. A, widzisz, oszukuję was, szmagalo. Dawaj, bo chciałem jeszcze pokopać żmioków trochę na odcinku, a na razie to tak... Poczekaj, bo się obudził się, chyba wreszcie doszło mu tak w turbinę te 300 koni. Dawka poliwa. Bo jedzie 11. Zostań przy tych 10, proszę cię, John Dee. Zostań przy 10. A będę zadowolony. 11 jedzie nadal. A teraz ostatnia górka, najważniejsza. No i zaczyna się spadanko. No ilu spadniesz, Morda? Powiedz ty mi. Chyba to jednak nic nie dało. Farming aż tak zajebiście nie jest, żeby ustawić to koniami, żeby był mocniejszy. Bo dlatego gór nie robili. No nigdy. 8-9, o jeden kuń wincy. Jeden kilometr wincy, a nie kuń, co ja powiedziałem. No to tak szczerze dużo nie dało. Gdyby został przy 10, no to byłby to interes życia. No a tak to no. Trochę chipu, trochę tam bajeru, ale... Jednak pod górę to nadal ciężki przypadek. Więcej pali. No z górki to on 18 leci potem. Bezproblemowo. Pewnie kółka pogubi. Korsz leci się kurwa zaraz. Korsz się kres. Myślę, że to już jest po nim. A co jest w ogóle tam siejesz? A prawda. No bo ona miała być pierwsza, dlatego tą trawę chcę już, żeby ją się przyspieszyć. Żeby u Wolka w odcinku jeszcze była trawa. Wyrośnie to. Dobrze. To najważniejsze. Ziemniaki przerosną pewnie. Bo męczymy się. No, tamto łęty to i tak mogą przerastać, nie wiadomo czym nawet. Przerosną ziemniak. Nie chwast, a nie. Chwast nie ma kwasu. Toki latają. Nie wiem, ja to chyba może zacznę jak z beczką, będę zajeżdżał od góry, co? No nie, byłoby, to bez przesady. Byłoby szybciej, co nie? Ale kurde, no to ciekawie. Nie, no, byłem pewny, że zmieni się na 10, co nie? Że z tych 7, jakie było, te 3 do góry pójdzie i będzie 9-10, ten minimum. No jednak, no nie udało się. Bo jednak 1 km na godzinę nie czuć się tego, a jednak 3 to jest. Ale ważne, że mamy taki ciągnik cudowny i teraz z jednej strony każdy ma już swój ciągnik. Każdy już będzie jeździł tym, czym chce, nie będziemy się zabijać, a tym bardziej nikt nie będzie miał problemów, nie wiem, czym jeździć, więc to jest najważniejsza sprawa. No teraz przydatna sprawa to niskie przyczepy, bo myślę, że będziemy tam Fenda to zajeździmy, jeżeli będziemy mieli tam. Dobrze, tak 55 godzin na blacie, także. No ja tylko 003, chyba 007 nie będzie, więc szkoda. Nie chłam ma 58. Ładnie, to fajnie. Nie mówię, ma 53. Takie tam wspominki. Dobra. Weź to, że nie mogę kopać tu od początku? Nie ma, tam w jednym miejscu. Muszę się obrócić z drugiej strony. Bo jak jadę po czymś polu, to mi pokazuje, że nie należy do ciebie. Pio. Dobra, ostatni przejazd i żegnamy się z tym polem. Żartujesz, to jest tak szybko? Mhm. Kurwa, to jest petarda teraz, tak. No, bo jeszcze taki nie, na 2 cm. Do końca dojedziesz? Jo. Ale. Dym. Dawaj, wcale to kopanie ziemniaków nie jest takie straszne. Straszne tutaj, nie jest, bo ładnie tylko tutaj to szkoda. To zacząłem, teraz to dzisiaj skopię. Proszę. Szkoda tylko to, że nie można w trakcie tego. W trakcie bo kopania wysypać. Bo już bym teraz wtedy od niego brał. No bo to jest jednak
strata czasu w stanie. A jak to? Czy dobrze wysuwanie nie zrobiłeś fatalnie? Czemu tak dziwnie postawię zębę? Żeby nie tracić czasu, zrobimy to z góry, bo to jest zbyt wąski pasek, żeby męczyć się tak. Ale pod górę, no pod górę, tam na pół 130 metrów. Super postawiłeś. Dobra. Ale mordo, zobacz ile żeś skopał od razu. Nie chcę palić, poczekaj. Nie masz chęci głośniej trochę? To, Jondira. Mówię do Jondira, że nie ma chęci trochę głośniej, bo serialnie, no nie słychać go. Tu? I postaw przy przejeździe. Nie? Przy przejeździe, tu w prawo wiedź. A, to chuj każdy na pobrzeżniaku. Może lubi, tak? I cyk. Ostatni przejazd i zjeżdżam. Naszym nowym nabyteczkiem na farmę, przerzucam się, odciążam Brączusia troszeczkę, żeby odpoczął po tym kopaniu. Niech idzie sobie na kawę, a ja dokończę ziemniaczki już w tym odcinku. Zostało mi jeszcze z 10 minut niecałe odcinka, tym bardziej. Sorry, że będzie dziwnie pokopane, ale tam na końcu pokazuje mi, że pole nie należy. Wiem, to ja kopałem, tam to wiem o czym mówisz, więc spokojnie, nie denerwuj się. Mam to ogarnięte tam. Możesz już kopać jak chcesz. Dobra, już ostatnie centymetry zjeżdżam na farmę i po robocie. Cyk, 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 składamy i zjeżdżamy stąd. Chcesz jechać się? Głęboszować? Nie będę zaczynał. Nie, myślę, że na ten 10 minut to my możemy to ogarnąć. Konie, sprawdzić czy krowy jeszcze coś. Trzeba dalej mu odwozić. I jedna osoba musi mi ciągle odwozić, to jest dobra, jak będziesz odwozić, to ja ogarnę, tu zjeżdżam. O to fajna beczka, mordo, tutaj na pobożu. No faktycznie, muszę tak. No, a tą wodę żeś ogarnął? No właśnie teraz jadę. A tą wodę ty żeś ogarnął, czy nie? Jadę i na tobą, ale zestaw jechał, ja pierd, to wygląda teraz. To jest dopiero ciągnij maszyna. Wygląda teraz tym Porsche'em. To jest dopiero maszyna. Teraz dopiero zestaw jechał na farmę. Drugi. Aż zostawię tutaj, wolę no, mieć to na pewno go nie potrzeba, bo jeszcze w ciul roboty. Kolejna farma zejdzie. Ja biegnę do Brunciusia, ale najpierw zanim Brunciusia to chcę tylko coś jeszcze zobaczyć. Aha, tu jest jeszcze jedna przyczepka wolna, więc teraz możesz mi oddać swoją maszynerię, tak? O, ale zahamowałeś mordo, wszystkie hamulce by nie stanęły. Ale ładnie, pa. Fajny, polecam. No. Czy to wszystko działa? Działa. Dobra, jadę. Jadę sobie w środeczku. Zobaczmy jak się kopie pięknie. 10 na godzinę. O, proszę bardzo, niech Holandzik pusto, susza. Nic nie cię rezerwa. Nie chcę ci. Nie chcę ci. No, ja sobie sam zegnę. Musiałbym chudy wyłączać. Nie musiałbyś, bo ja tak do miniaturki składaj mogę. Bo i tak je wytnę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Takie rzeczy? Można, jak najbardziej. Dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. Ale słowo pompa ciągnie bez, chyba do wymiany już. Wszystko do wymiany, pójdzie zaraz. Ale już brudny. Ten nasz cudowny kombajn. Wydaje się tylko. Mówisz? Tam. Przeżyjemy. Ty kopałeś tutaj ciągle, tak jak było? A nie, tu się przeciąłeś. Taki żeś bajer zrobił, mówisz? Mówisz, że to tak. Że to tak można? Dobrze. Dobra, wodzionka jest nalewana. Wodzionka. Dawaj, dawaj. Jakie to jest zapotrzebowanie na ten kombajn? Mi się zdaje, że trochę. 152. Holando trochę miał po dupie z tym. Niech będę miał podjeżdżać, no. Dobra. Ja. Najgorsze jest to, że pojechałem tamtędy i. I nie wiem jak to będzie. Ale mniejsza z tym, dobra. Jedziemy i kopiemy. Fajnie jakbym skopał do końca ten przejazd i tam gdzieś na poprzeczniaku. Kubeczek wygląda, TMR-u. O kurwa, trzeba tą trawę jak najszybciej. Ja pierdzielę, jak go jebałeś. Ile mieliśmy? 200 ton zrobione? Chyba, nie wiem. Dokładnie. No to zostało 97. Ale w pierdziel? Nie, nie, chyba nie było 200. 180 coś chyba było. No. 189 jak z ostatnim razem, że TMR mieszał. Pamiętam, nie wiem, ale jeżeli naprawdę tyle jedzą, to pozdro. No myślę, że też dlatego to mleko tak szybko leci, co nie? No ja, ale jak teraz przewijamy, to mamy codziennie tyle. Beczkę. Mamy codziennie beczkę. Ponad chyba nawet. Codziennie mamy 15 tysięcy. No to też idzie jakaś. Jako tako ta robota przy większej ilości już idzie. No ja. Nie wałek kręci. Cudnie dwie orzeszki.
Ciekawe, dojadę do końca czy nie? Może i wody, i wszystkiego potrzebują. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła. Bo jodła, ja. No ładnie. Proszę bardzo, takie tam wspominki świąt. A choinka już. Już podjeżdżasz? A choinka się poli? Czy już zgasła? Mam już podjeżdżać, czy nie? Jeszcze, mordo, liczę, że dojadę do końca. A nawet jak nie, to nie jakoś nie przyjmuję się tym. Dobra, udało się. Może mi się uda nawet wjechać tutaj. Pokosik, piękny, cudowny. Pokosik, nie wiem, czemu powiedziałem pokosik, redlinę. Tak się prawowicie mówi. Do fulla poproszę. Ale machina. Dobra. Ci wycisku dostaje, nie? Jaką mordo, nie wiem, ale chyba nie uda się cofnąć, więc... Żebyś musiał kółko zawinąć. Proszę. No, jeśli ja nie znasz moich możliwości, ja mógł cofnąć. Mówisz, że no to dawaj. Dawaj dźwięk, pokaż się. Pokaż ciało. Pokaż. Nie no, aż tak grubo, to może... Oj, to tam albo grubo, albo wcale. O, myślałem, że zawinie tam rogala. No i mordo. Wyreguluj tam z tym. To nie da rady? To się ja... nie za bardzo mogę wyregulować. Może cofnij. Nie, bo laga złapałem jak zawracałem. Nie, wypierdylnął tak, że... Nie, po prostu już ten, tym przerywał na obrotach. Wyt. Ale przyczek jest lipa, bo zostawia kurna ścieżki niedokopane. A jak jechałem sobie ostatnio w tym... Jechałem w tej ścieżce, to trochę sypie z tego ziemniaku. Już lepiej chyba po dwie kopać. Boże, ile one tego i tej wody potrzebują? Nie wiem, ale wody mamy ponadto, więc nie muszę się przejmować. No ja to tak, ale już 23 tysiące litrów, a one jeszcze chcą mocno. Chyba zrobię kiedyś jak ci powiem, to odjedziesz. Zrobię kiedyś odcinek złożenia wody dla kruga, jak będzie z 300. Dobra. To niezłe, muszę... Czy nie chcesz mi się włączyć? Teraz mi się włączysz, tak? Dziękuję. No nie wiem, jeżeli chodzi o to słaby interes, bo trzeba czekać, jak się to złoży, żeby włączyło się. No po grubości, dobra, broność leci z zestawem. My kopiemy dalej, znów pewnie walniemy... Nockę? Oj, nie chciałbym nockę walić na ziemniakach. O Boże! Co? Co to jest? Co się stało się? Co? Co mi się stało z iMessengerem? A ty nie miałeś takiego? Ja już mam od miesiąca takiego. O Boże! Ja się, jeżeli chodzi o Messengera, to jestem zdziwiony, bo każdy ma kiedy indziej. Ja miałem na samym początku kiedyś, potem mi to usunęli. Teraz znów to wróciło, jakieś właśnie też miesiąc czy półtora nawet temu. Boże, jak to wygląda brzydko. Próbowanie robią, a tym bardziej jak dopiero bronek masz teraz, to ja nie rozumiem tego. A to aktualizowałeś, czy tak samo, czy z dupy? Przed chwilą pisałem na Messengerze i teraz wchodzę drugi raz i idę. No właśnie, ja też bez aktualizacji to mi się tak samo zrobiło. Tak to już jest na tym świecie, wszystko samo się robi. Indra ogień, chyba że pony łyse, bo nie chcę wyciągnąć z jeziora. Jak to jezioro wygląda? Co? Takie sztuczne. To sztuczne? To jezioro. No bo nie jest zrobione w ogóle. A, nie, ta nie obrobiłem. Bo nie ten, nie mieliśmy łopatki. Jezioro się nie odtaniało. Nie odtaniało jeszcze. No to akurat. Musi śnieg puścić. Widzicie, że Boris będziesz mógł dokończyć to wreszcie na swoim odcinku, tak? Tak, ja na swoim to będę mógł, bo ja już dokończyłem na singlu. Ja to zrobiłem, ale wolę na odcinku. Aha. To zrobić wtedy. Drzewa posadzić w ogóle, jeżeli zadziała to. Chyba, że nie będzie problem z tymi drzewami na MP, bo jest taki problem, to zrobię to na singlu i wam pokażę, jak to nie wygląda. No to zrób może dla pewności na singlu, żeby nie było problemu. Byś mu się nie denerwował. Co o tym sądzisz? Dobrze, tak zrobię. Bo nie chciałbym, żebyś znów miał znerwicowany odcinek, czy coś z tym, tak? Po co ci to? To ci źle służy. Potem nie dosypiasz. Nie jesz, głodujesz. No może następna beczka, czekaj. Tak to już jest. Ile jeszcze? No, wystarczy wam, kurwa. To niezłe, nie mam dostępu do tego terenu. Trawy to ja kopać nie będę, więc ja nie wiem, z czym oni tutaj... Dawaj. Dobra, jeżeli sprzedamy ziemniaki po 700, no, to w tym momencie mamy 80 tysięcy zrobione. 80? Już teraz? No to tu jest kurwa ze 140 gdzieś. Ładnie. Boże, przy to jeszcze połowa. Może to czy tam John Deere będzie potrzebny u ciebie, żeby ciągnąć te przyczepy, czy nie? Jakaś lampa stała mi na drodze. Na pewno ona. Lampa. 80 tysięcy, ładnie. No nic. Koło 120 gdzieś powinniśmy zarobić. Nie, bo nie wiadomo, czy będzie taka cena. Ja my, jest mamy no, 113. Cenę trzeba czekać, bo naprawdę mamy, tak, mamy 113 ton, więc wydaje mi się, że do 200 dobijemy. No może więcej. Nie, no zobacz, ile tu jeszcze zostało.
krótszy kawałek został, mniejsza połowa. Aha, no tak, tam to jest ta krótsza kawałek, no ale... Jeżeli dobijemy do 200, to będzie dobrze. Wtedy będziemy mieli, jeżeli sprzedamy po 700, to będziemy mieli 140 koła. No i niech tak będzie. No i niech tak będzie i będę zadowolony. Nie wiem czemu, ale aż mi się samo coś podoba. Morda. Deja vu! Nie, złoty dzisiaj z przyczepami powinien jeździć, bo on by wyciągnął. No 140 tysięcy za takie pole? Fajnie by było. O kurde, fajnie. Fajny zarobek idzie na tym zrobić. No już widzę, jak będziemy to wozić na skup, jak będzie cena gdzie indziej. Jeszcze dwa. No co, no wynajmiemy tira. Nie no, żartuję, kurwa. Kupimy sobie łódkę. Wreszcie. Może już będą pieniądze. Nie. I tak mieliśmy kupować i tak, więc... No nic. Adam, ile masz? 7 ton. Nie wiem, ten stań tutaj na tym na dołku. Chociaż i tak pewnie nie będzie. No chłopie, tam, tu nie będzie. Ale i tak to, no zobacz, ile tak tylko zostało. Kończę, bo czas mój nadszedł. Serio. No to ja nie wiem. No, nawet okay, nawet jeżeli będziemy mieli 100 tysięcy zarobku na tym polu, to i tak jest dużo. No, no jest. Nie, no tu 120. To nie, jest... no 120 by było dobrze, bo te, znaczy tak 110 to by było dobrze, bo te dyszka za ten kombajn. No to, to będzie na pewno. 80 jeżeli... mniej więcej, tu największy był sezon chyba jak zarobiliśmy, to było około 80 tysięcy chyba za kukurydzę. Jeżeli widzowie najwięcej zarobiliśmy na soję. Tutaj? Po 700 nie, to my też musimy, więc... No, ale no to... To my też dobra. Musimy ogarniać. Jeżeli chodzi o ten odcinek, krótki, bo krótki, ale ważne, że treściwy, było w nim bardzo dużo rzeczy. I cieszcie się, że odcineczek jest, bo bardzo płaczecie, kiedy Deszy nie ma od zera. Się dowoli, bardzo. Przyjdzie zadowoli. Jak będzie zadowoli, przyjdzie zadowoli. Nie, a, nie, aż tak nie można. Dziękujemy wam serdecznie i zapraszam do Bolusia na kolejny odcinek. Na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć.